No, jesteś Julek. No, jestem. Rynki sprawdzone. Sprawdzone, Bartku. Czekała na Urbana, czyli rynkowy last minute. Witamy Państwa serdecznie i kłaniamy się nisko. Bartłomiej Czekała. I Julius Urban. Kolejny podcast przed nami. Będzie jak zwykle wiele ciekawych informacji, ale jak zwykle, zanim przejdziemy do meritum. To porcja najnowszych wieści rynkowych od Juliusza. Juliusz, co tam nam dzisiaj przynosisz? Zielono, czerwono, co tam się dzieje na giełdzie? No więc właśnie, na rzepak na giełdzie lekko do dołu. Stary rzepak po 449 euro na maju był, w momencie kiedy wychodziłem z biura do studia. Nagrywamy ten podcast w czwartek dla Was, 11 kwietnia. Natomiast pszenica kosztowała 203 euro za tonę. Na to odbiłają się ceny krajowe, ale przede wszystkim chciałbym powiedzieć i przekazać Wam chyba optymistyczną wiadomość, którą mi informował, o której mnie informowały punkty skupu, że leciutko, leciutko, jak to podkreślano, wiele razy pojawia się na skupach ruch. Ten ruch odniósł taki efekt w cenach, że drożeją, ale znowu bardzo leciutko, zboża paszowe, a tanieją konsumpcyjne. I tak pszenica średnio spadła w ciągu tygodnia o 3 zł, natomiast żyto bardzo delikatnie, ale z czego tu już lecieć o złotówkę natomiast pozostałe zboża drożeją i liderem podwyżek wśród pozostałych zbóż paszowych jest kukurydza, która podrożała o 6 zł, a pszenżyto i pszenica paszowa średnio odpowiednio 4 i 3 zł. Jak widzicie, tutaj naprawdę bardzo niewielkie podwyżki, które nawet w niektórych przypadkach zupełnie na nie widać na widełkach cenowych, bo pszenica konsumpcyjna jest w kraju pod 640 do 790, a paszówka, i tu widać różnicę w cenie maksymalnej płaconej, jest od 550 do 750 zł za tonę. Julek, hasło ruch w skupach brzmi wręcz niewiarygodnie po tych ostatnich tygodniach posłuchy, o której informowałeś, że ta chęć do sprzedaży była bardzo ograniczona. Co takiego się zatem stało, że ten ruch się pojawił? No pewnie już niektórzy uwierzyli w dopłaty, które były komunikowane wielokrotnie na różne sposoby, ale pewnie o nich porozmawiamy trochę później. A z drugiej strony, no. Nie da się tego zboża trzymać w nieskończoność. Jakieś potrzeby zakupowe, nawozowe, chemiczne się w gospodarstwach pojawiają. Żyć też trzeba mieć z czego. W związku z tym, a może niektórzy mają komunię i trzeba będzie wyposażyć swoich chrześniaków czy chrześnice. Więc te zboża w jakichś niewielkich ilościach do punktów skupu ruszyły. To zatem bardzo ciekawe informacje wstępne, ale my mamy dalej wiele ciekawych informacji, więc pora na część zasadniczą. Pozostajemy, Julek, przy temacie cen zbóż, ale przenosimy się na giełdy. Na giełdach najbliższe kontrakty to są terminy majowe, ale to są już ostatnie notowania pszenicy zapaku ze starych zbiorów, bo z końcem kwietnia poznikają i zostanie już tylko sierpień i wrzesień. Te stare i nowe notowania sporo się różnią, no to co będzie wówczas z kursami? No właśnie, to jest dobre pytanie, bo, bo, bo rzeczywiście coraz więcej z Was pyta w kontekście tych widełek między starym towarem, rzepakiem i pszenicą, a nowym. Bo popatrzmy tylko jeszcze chwilę, rzut oka na Matif. Rzepak na maj kosztuje, jak powiedziałem wcześniej, 449, ale nowy rzepak na sierpień to już 456,5 euro. Gdy znowu polecimy dalej, kolejnym kontraktem jest kontrakt listopadowy w rzepaku, i tutaj Matif dodaje 6 euro. A jeszcze następnym jest lutowy i z dodatkową premią 3,5 euro za tonę. Pytacie, gdzie będzie rzepak za chwilę, jak zniknie maj. No, to jest trochę tak jak z tą anegdotą o dziecku, które przychodzi do sklepu warzywnego i pani w warzywniaku pyta no jakie chcesz ziemniaki, stare czy nowe, on mówi średnie i teraz ta różnica w cenach między starym a nowym rzepakiem no, odpowiedź była, i co będzie później odpowiedź by była najprostsza no pewnie po środku z tym jednak się nie zgodzę, bo wydaje się, że Rzepak w momencie zniknięcia maja będzie jednak taniał i sierpniowy rzepak też poleci do dołu nieco pociągając za sobą pewnie kontrakty następne co wcale nie znaczy, że znikną różnice pomiędzy tymi terminami. Natomiast na to zwraca jeszcze jedna sprawa uwagę, że o dziwo, o dziwo, o tym samym czasie, w którym przecież maj za chwilę się skończy, większy ruch w rzepaku na Matifie jest na kontraktach sierpniowych niż majowych. Czyli kontrakty majowe zostały już w zasadzie. W lwiej części chyba wysprzedany, bo, bo w moim przeświadczeniu powinna być taka lekka panika i właśnie nadmiar kontraktów sprzedażowych jeszcze bardziej powinien ma ściągać się do dołu. A wydaje się, że, że ta cena jest powoli ceną zrównoważonego rynku, chociaż dzisiaj, jak powiedziałem, czerwono i to, jak wychodziłem gdzieś tam, chyba minus 4 na matifie. No ale takie spadki nas już przecież nie, 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 nie dziwią. A przechodząc do pszenicy, również przypominając o tym, 203 euro za maj, no to trzeba powiedzieć, że wrzesień, a więc pierwszy kontrakt na nowe zbiory, pszenica jest wyceniana na 216,75 euro, jak wychodziłem do studia. Na listopad, znowu plus 6,5, a na marzec plus 4, więc no drożej, drożej i drożej. Ale to znowu widać wyraźnie, że Pszenica jest handlowana teraz z kolei, bo 30% więcej handlu jest na kontraktach bieżących, jeszcze majowych, niż później na kolejnych wrześniowych. Więc handel z zbożami dzieje się tu i teraz, i ten handel wyznacza jakby wystarczający poziom cen na to, żeby dzisiaj pszenicę kupić, sprzedać, się drożej nie da. To, to wydaje się również przesłanką do faktu, że nadpodaż zbóż później na fizycznym rynku może sprowadzić ceny na MatiFie do niższych poziomów. Dobrze, to powiem tak, że trochę optymizmu wlewasz u nas już kolejny dzień z rzędu, bo jeszcze niedawno pamiętam, jak słyszeliśmy też na protestach rolniczych te prognozy, że te żniwa pszenica to i 500, a no może nawet 400. Spadnie tymczasem okazuje się, że te sygnały z rynku, które pokazujesz, to wskazują na to, że niekoniecznie te czarne stariusza się spełnią. I być może jest tak, że to, co najgorsze, to już powoli jest za nami, jeżeli chodzi o cenę zbóż. No być może tak, bo też w rozmowach z przetwórcami jakieś takie dziwne, lekkie Odniosłem zawahanie co do przeszacowania czy szacowania wysokiego poziomu zapasów w Polsce. Może dlatego, że dość długi był okres nadpodaży, był okres, zbyt długi był okres nikłej podaży w punktach handlowych. Przeświadczenie o tym, że zapasy są magazynowe spore w gospodarstwach, a, a kompletny brak ruchu w handlu. To może troszkę zbiło przetwórców z pantałyku. Ja jednak troszeczkę boję się tego, że gdy skup ruszy tak bardziej dynamicznie, to 2-3 tygodnie i nagle przetwórcy okażą się znowu bohaterami. Czyli znowu to oni będą sprite. Dobrze, no to zobaczymy, co się wydarzy, a my przechodzimy do kolejnego tematu. Mówiliśmy sobie już o kursach zbóż, ale ostatnio zmienimy się także kursy waluta, ponieważ no jedno z drugim jest trochę związane, więc co wpłynęło na te zmiany kursów i jak to się ma do aktualnych cen z i rzepaków? No właśnie, bo, bo zwykliśmy obserwować matif i to już praktycznie każdy z nas na swoich Telefonach analizuje giełdy, pozyskuje różne informacje. Jedni to robią lepiej, drudzy gorzej, patrząc tylko na najbliższy kontrakt, a nie patrząc, nie analizując tego, co później. To zależy też od źródła informacji, ale rzadko kto wykonuje pewną taką zwykłą czynność, którą powinno się codziennie rano zrobić, a więc przeliczyć MATIF. Na wartość dzisiejszą, aktualną wartość złotówki w stosunku do euro. My w Polsce otrzymaliśmy piękny prezent i wspaniałą informację, że 15 czy do 15 kwietnia zostanie uruchomiona pierwsza transza z KPO. Czego się nie dało zrobić przez 8 lat, to się zrobiło przez te. Przysłowiowe, już 100 dni. No, ma wpaść, krótko mówiąc, 6,3 miliarda euro do naszego budżetu, do naszej kasy polskiej. To zwracam uwagę, jest prawie 27 miliardów złotych, zależnie jak to liczyć. Czy 4,29 do euro, czy 4,26? I właśnie z tą różnicą związane są również różnice na y, wymierne dla rzepaku i zbóż. Pozwróćmy uwagę, gdy tą średnią cenę rzepaku przeliczymy przez kurs 4.29, taki jak panował jeszcze tydzień temu, przed informacją o tym, że pieniądze z KPO wpadną do nas lada moment to wtedy ta figura wyglądałaby tak, że mamy 1930 złotych, 30,5 złotego. Gdy przeliczymy to na wartość równowartość 4,26 kursu złotego od euro, to mamy już tylko 1917. Na, samym tylko, na samej tylko zmianie kursu rzepak traci w złotówkach 13 złotych na tonie. Tylko na stałym kursie y, Matifu licząc. Dla pszenicy oczywiście te figury są znacznie mniejsze, bo, bo, bo i y, cena pszenicy na matifie nie niższa, więc mnożnik niższy. Ale przecież przypomnę wam, że przed chwilą mówiłem, że pszenica konsumpcyjna potaniała 6 zł y, średnio w ciągu tygodnia. No a oto gdybyśmy pomnożyli owe 203 euro. Na Matifie przez 4,29 to będziemy mieli 871 zł, a przez 4,26 będziemy mieli 865 zł, a więc różnica 6 zł. Więc tak naprawdę przyczyną spadku cen pszenicy, przynajmniej w połowie średniego, byłaby tak naprawdę zmiana kursowa, a nie zmiana notowań. I tak rzeczywiście jest, bo notowanie na Matifie w porównaniu do poprzedniego tygodnia to nawet o 3 euro wzrosły. Więc wszystko, co stało się złego w tym tygodniu, jest związane z naszą wielką radością, a więc uruchomieniem pieniędzy z KPO. No, by te pieniądze z KPO ruszyły. Rolnicy czekają na te pieniądze. Przypomnijmy, że. Z... Z, z KPO, między innymi z nabór na Rolnictwo 4.0. Nabór, który się rozszedł w 3 dni ubiegłej jesieni, a miał trwać 30 dni. No i teraz bardzo wiele pytań jest o to, kiedy ten nabór ruszy, bo zainteresowanie ogromne, ale nie tylko Rolnictwo 4.0, wiele innych działań, aby te środki zaczęły działać także na rzecz rolnictwa. Przechodzimy do kolejnego tematu. Julek, mówiąc wcześniej o kursach i wpływie tych kursów na ceny, zahaczyłeś trochę eksport. I chciałem zapytać o to, co się dzieje aktualnie w eksporcie, bo mam takie wrażenie, że jest trochę taka cisza. Mieliśmy do niedawna terminale eksport portowy i tranzyt kolejowy, i szerokie tory. Dużo, dużo mówiło się o tym, jak i dużo jest eksportować, a mamy teraz takie trochę wyciszenie medialne przynajmniej tej informacji, a ty jak zwykle masz pewnie sporo ciekawostek informacji w tym temacie, więc bardzo jestem ciekaw, co się dzieje obecnie w eksporcie. No właśnie, bo tak wydawałoby się, że, że dzieje się niewiele, ale tak naprawdę w portach jest spore ruch. Mamy wyeksportowane już przez polskie porty 7,1 miliona ton zbóż, z tym 3,7 miliona ton pszenicy, trochę ponad 2 miliony ton kukurydzy. I to jest bardzo dobry wynik. Co ciekawe, w przypadku pszenicy dzisiaj u eksporterów. Lista cenowa jest wypełniona aż siedmioma rodzajami pszenicy. Siedem asortymentów pszenicy kupują eksporterzy od czternastki poprzez 13,5, 12,5 pół, dwanaście i pół, po aż zwykłą paszówkę. Warto zwrócić uwagę, że rozjazd cenowy od tej ceny maksymalnej dla czternastki do zwykłej paszówki to jest już 25%. Zobaczcie, i to jest ta sama. Nie ta sama, ale także pszenica. Ta sama ta pszenica była zbierana na tych samych polach rolników. Jeden, jednemu się trafiła ta lepsza, a drugiemu gorsza, tak? A jeden otrzyma 25% więcej, a drugi mniej. Więc no, to, jest, to jest chyba problem bardzo poważny, a ja powiem, że nigdy dotychczas nie widziałem. W polskim handlu takich różnic, żeby pszenica konsumpcyjna była aż o tyle droższa od paszowej, zwłaszcza w w tym momencie, w tym momencie rynkowym, w którym jesteśmy, zawsze na przednówku paszówka podchodziła pod konsumpcję. Tam różnice były 10-15 zł, albo i wcale, bo jeżeli weźmiemy kogoś, kto płaci cenę pośrodku cennika dla konsumpcji, a kogoś, kto płaci maksimum dla paszówki, to można by było nawet sprzedawać paszówkę drożej. Dlatego niewielu z handlowców, zwłaszcza na części zachodniej Polski, północno-zachodniej, parało się zakupami konsumpcji, bo to się żywcem nie opłacało. Jechało się do Niemiec z pszenicą, marki pszenica i to robiło się taki sam biznes, ale nie trzeba było tak z tym towarem się nawalczyć, nasortować, nakontrolować jakości. Dzisiaj jest to już zupełnie inny rynek. i Tak jak mówię, siedem asortymentów. Ale jeżeli już jesteśmy przy polskich portach, to warto zwrócić uwagę, że w następnym tygodniu najprawdopodobniej będzie ładowane żyto do Stanów Zjednoczonych. Możemy my a, a to chyba bardzo rzadka no, no, niesamowicie rzadka. Jak e, pamiętasz, kiedyś rozmawialiśmy, to chyba w poprzednim sezonie pierwsze, pierwsza pszenica do Stanów Zjednoczonych z Polski wypłynęła. E, I tam rzeczywiście było e, kilka dostaw. E, co ciekawe, tam znowu jest e, pewna z, e, związana z tym. Nazwijmy to afera, bo póki jechała pszenica polska po cichu i amerykańscy młynarze ją kupowali, to pierwsze chyba transporty zrobiła nawet polska firma, to, to wszystko było w porządku, ale kiedy amerykańscy młynarze powiedzieli amerykańskim farmerom, no dobra, ale my chcemy 50 dolarów taniej, bo kupujemy taką tańszą pszenicę z Polski. E, ci się wkurzyli. Gdzieś tam się zrobiła naprawdę afera, i później nagle transport stoi w porcie, i znaleziono dwa ziarka kukurydzy w tej pszenicy. Oczywiście zanieczyszczona. No, długo, długo borykano się z tym, bo tam oczywiście nakaz utylizacji nastąpił całego statku, zboża, masakra totalnie. Aż w końcu panowie gdzieś tam chyba na, na polu golfowym sobie zagrali te paręnaście dołków i uzgodnili, że wystarczy to wyczyścić i, i zutylizować. Resztę owych zanieczyszczeń, nie wiem czy to trzy czy cztery nasionka kukurydzy musiały być zniszczone, rozdeptane albo jakoś spalone, no, no ale ta pszenica weszła wreszcie do Stanów. No, dzisiaj mówimy o życie, więc nie wiem czy to jest przejaw zmiany gustów amerykańskich degustatorów z tak zwanej Rudy czy z Jacka Danielsa. Na chociażby jak to u nas się często w żartach mówi, ryj wodkę, bo, bo może rzeczywiście to jest do młynów, a może, może rzeczywiście będzie to żyto przerabiane nieco inaczej. Znowu, jeżeli jesteśmy przy eksporcie, warto popatrzeć na drugą stronę świata handlowego i chociażby na Ukrainę, bo tam też mamy ciekawe rzeczy do naszych takich ploteczek. Z tych poważnych informacji to warto powiedzieć, że tym nowym ukraińskim korytarzem to wyeksportowano już 36 milionów ton zbóż. A dodajmy, że naszymi portami zdaje się 5 milionów, tak? No, w sumie powiedzieliśmy sobie 7 milionów zbóż. Natomiast, no, ale to sam kwiecień do 8 bodajże, tak. Dane są do 8 kwietnia. Sam kwiecień to Ukraina wyeksportowała 1, 7 miliona ton, więc, więc to jest bardzo dynamiczny ruch. Czyli przepraszam, e... ci wtrącę, czyli to znaczy, że troje się Rosjanie jakby jednak wystraszyli tych dronów i odpuścili na Morzu Czarnym i puszczają te transport. E... Z jednej strony puszczają, ale z drugiej strony chyba nie mają czym pilnować, bo tam Ukraińcy trochę wytukli ich statków. A przede wszystkim no, to jest bardzo dynamiczny ruch statków właśnie po Morzu Czarnym. Wyobraźmy sobie, że tą ilość, o której mówiliśmy, tych 36 milionów, to do tej ilości użyto 1286 statków. To jest naprawdę potworna ilość. No, tego by nie było, gdyby nie przywożono tego zboża z całej Ukrainy. I znowu, to nie są samochody. U nas narzeka się na to, że w tej chwili właśnie w związku z większym ruchem, bo wezwano firmę do realizacji kontraktów portowych, to się oczekuje w dzień, dwa w porcie. No to tam wyobraźmy sobie, że kolejka wagonów w portach Wielkiej Odessy, o Wielkiej Odessie za chwilę, to jest w tej chwili, ona się zmniejszyła o 300 wagonów i to jest w tej chwili 7479 wagonów. Wyobraźcie sobie, jakie to są ilości. Tam dziennie średnio rozładowuje się 1385 wagonów. To znaczy, że kolejka dzisiaj e, to jest na 5,5 dnia. Jak dodamy do tego e, port Izmaju, e, to tam jest zdecydowanie mniejszy port i stoi w kolejce 440 sztuk wagonów i tam dziennie 100 wagonów się rozładuje, więc krócej czekają 4,4 ,4 dnia. Obiecałem wam informację, co to jest ta Wielka Odessa, bo każdy sobie pomyśli, że no tak, to jest takie bardzo no, Mam chińskie nazwanie Odessy, że wspaniała Wielka Odessa. Nie, to jest analogia do naszego Trójmiasta. Sam region Odessy, aglomeracja Odessy to są trzy porty i ten konglomerat nazwano Wielką Odessą. To jest port Odessa, Czarnomorsk, dawny Iliczewsk i Piwdennej. To jest dawne Jużne. Tak naprawdę to z rosyjskiego to jużne. Piwdeny i jużne znaczy dokładnie południowe, a więc tak jak u nas nazywamy Wybrzeże Rumuńskie, na przykład to tam to jużne to jest południowe wybrzeże. A więc te trzy porty stanowią konglomerat zwany Wielką Odesą. Trzeba uzupełnić, że czwartym portem jest ukraińskim, ale nie z tego kompleksu, to jest Izmail, To takie najistotniejsze porty ekspedycyjne. No, ale jeżeli już jesteśmy przy Czarnej Odessie, to mam dla Was super ploteczkę. Wyobraźcie no, dawaj, sobie. Dawaj. Pamiętasz, ile ma największy statek, który przypływa do polskich portów Panamax? 50-60 tysięcy? No tak, do 65 maksymalnie. Tak rzeczywiście to, to tak wygląda. To jest taki duży statek. Tam jeszcze w kontekście rozbudowy kanału panamskiego zainicjowano jeszcze wielkie panamaksy. To jeszcze większe statki. Tam było ograniczenie wcześniej do ich ekspedycji, teraz to gdzieś tam się zmieniło. Ale i takie statki klasycznie do nas przypływają i to też nie wszędzie są obsłużone, bo chociażby w Szczecinie, który jak wiemy nad morzem nie jest. Można załadować tam 35 ton, 35 ton, bo ze względu na zanurzenie, i później gdzieś tam w Świnoujściu doładować, chociaż czasami nawet doładowywano je w Gdańsku czy w Gdyni te statki. Bo zależy, kto te statki ekspediował. Ale wracając do tej proteczki. Słuchajcie, w tej chwili w porcie Odessa, do portu Wielkiej Odessy zapłynął, popłynął statek. Mega statek pod panamską banderą kapitan Leonidas. Statek o długości 300 metrów szerokości 5, 50 metrów, który ma nośność około ponad 200 tysięcy ton. Jeden statek. Wyobraźmy sobie takiego potwora, który zabiera. W tej chwili on zabierze 195 ponad tysięcy ton zboża. Jednym strzałem. To tak jak trzy pana u nas teraz wybyły. No, to jest coś niesamowitego, ja aż chciałbym zobaczyć taki kawałek podłogi na morzu. Tak, 300 metrów, to ja nie wiem, czy ja bym dzisiaj przy swojej kondycji przebiegł, a, a to też pewnie zależy, kto by za mną biegł, albo kto by mnie gonił. Ale. Aż ale... <grych> tak? jestem ciekaw, jaka jest infrastruktura portowa, jak długo trwa załadunek takiego kolosu. No więc właśnie tego też do końca nie wiemy. Też nawet nie wiemy, jakiego zboża tutaj gatunku zboża użyto do załadunku tego statku, no to też pewnie ze względu na, na jakieś tam i dokąd płynie, ze względu na jakieś procedury bezpieczeństwa, tego tak szybko się nie dowiemy, może później jak już tam dopłynie, to, to będziemy wiedzieć. Więc tyle z takich portowych, eksportowych proteczek. To ja też się odniosę trochę do tego, bo troszkę Ci jeszcze podrążę w temacie Ukrainy, bo skoro tak te wolumeny eksportu przez Morze Czarne wzrosły i Ukraina ma teraz o wiele większe możliwości niż jeszcze kilka miesięcy temu. To czy to ma wpływ na, na mniejszą presję na tranzyt przez nasz kraj, czy to w ogóle nie ma żadnego znaczenia? Czy ona będzie musiała być? Tak bym to powiedział, bo przecież w przestrzeni 150-200 km od naszej granicy no ciągle będzie bardziej opłacalne przerzucenie tutaj w, na nasz kraj, ale ale no zbyt długi okres właśnie z utrudnieniami wózki przez granicę, transportu do nas i załadunku w portach może ograniczać te chęci znacznie. Niemniej jednak uregulowanie zasad wspólnoty handlowej w przyłączeniu w przyszłym przyłączeniu Ukrainy do Unii Europejskiej, to, to, to jest niezmiernie istotny temat i ja aż dziwię się, bo, bo jeszcze Zaraz na początku wojny na to zwracałem uwagę, że, że tam się kompletnie nic nie dzieje w uzgodnieniach czy w rozmowach poprzedniego rządu, ale to jakoś wyraźnie nie było najważniejszym i najistotniejszym tematem dla, dla rządzących wówczas. Ja zamknę ten wątek czymś, czym ty rozpocząłeś. To znaczy, zacząłeś od story. Z wysyłaniem pszenicy polskiej do USA, jak to się szybko skończyło. A ja pamiętam z tego okresu, jak wielkie były ambitne plany u niektórych polityków, że my będziemy o to kupować gaz z USA, a oni będą od nas kupować pszenicę. No ale jak to się skończyło, to już nam wyjaśniłeś na początku tego wątku, a my przechodzimy do kolejnego tematu. Chciałbym na końcu, Julek, żebyśmy odnieśli się do trochę do tematu, który ruszaliśmy w zeszłym tygodniu bardziej obszernie. Bo trochę wyszło na to, że no, znów przewidzieliśmy trochę, co się może wydarzyć w tych naszych podcastach. Mówiliśmy sobie ostatnio, że dopłaty do zbóż są jak getty i wszyscy nie, nikt ich nie widział. No i wyobraź sobie, że do dzisiaj nadal nie ma tego rozporządzenia, które nam obiecywał najpierw premier Tusk, potem minister Siekierski, potem wiceminister Kołodziejczak i wiceminister Krajewski. Właściwie już wszyscy chyba nam to obiecali. I rolnikom, a tymczasem ani widu, ani słychu. Spotkanie premiera z rolnikami przełożone po raz kolejny, tym razem na niedzielę. Jakieś nieoficjalne informacje do nas docierają, że jest problem chyba z budżetem, te dwa miliardy złotych, które ciężko wyskrobać y, gdzieś na ten cel i może nie teraz, a trochę później. No co się okaże, będzie najbliższe dni y, pokażą. No ale y, y, mamy tutaj cały czas więcej. Różnych głosów, także krytycznych na temat tych zbóż, a jestem ciekawy w kontekście tego, co mówiłeś. Co się mówi o tych dopłatach w środowisku handlowców i u tych rolników towarowych, czyli tych, którzy mają duże ilości zboża? No więc, właśnie, bo generalnie trzeba powiedzieć prosto. Sezon jest jak pierwszy gwizdek sędziego dla wielu uczestników rynku, a więc rozpoczyna się pewnego rodzaju gra. Tą grę już abstrahując od tego, że niektórzy zaczynają nieco wcześniej, zawierając kontrakty terminowe, ale sezon jest jakąś zamkniętą całością i w bilansowaniu, i w handlu. I teraz do tej gry weszli i rolnicy, którzy uczestniczyli od początku na rynku, sprzedawali zboża, obserwowali rynek. Może jeszcze trochę zaczekamy, może sprzedamy w październiku, i ci, którzy totalnie odpuścili sobie oglądanie rynku i czekali na to, aż jakoś to będzie. I teraz ta reakcja obecna. Trochę przypomina, czy upominanie się o dopłaty, trochę przypomina mi taką reakcję dziecka w przypadku takiej gry, którą e, trener sędziuje i ma, gramy w piłkę, gramy i w pewnym momencie ktoś, kto stoi obok, zupełnie nie, e, nie walczy o to o strzelanie bramek dla swojej drużyny, w pewnym momencie idzie do, do trenera w reakcji na to, że strzelili mu gola i mówi, że on się tak nie bawi, bo oni mu gola strzelili. No to trener, dobry nauczyciel, tak, nie chce, żeby dziecko płakało, idzie i mówi: No dobrze, no to anulujemy tego gola. I grę zaczynamy od nowa. I tak można bez końca. To z jednej strony na to patrzenie. Natomiast bezwzględnie te dopłaty też wyrównują nierówności społeczne, które być może z ograniczonego zasobu wiedzy wynikają, że, że ktoś jednak nie, nie, nie sprzedał tego w odpowiednim czasie. Tego nie rozumiem takich, takich tłumaczeń. Tu, tu mogę ci wtrącić, że pojawiły się takie postulaty podczas rozmów ostatnich y, y, Polskiego Związku Procentu Roślin Zbożowych z ministrem Siekierskim, żeby ten termin sprzedaży zboża kwalifikującego się do dopłat przedłużyć jeszcze o jesień 23, czyli nie od stycznia y, sprzedane zboże do maja, tylko jeszcze wcześniej. No, tak, wniosków jest całkiem sporo, bo wyobraźmy sobie sytuację. Ja to gdzieś czytałem na jakimś wpisie właśnie rolnika i takiego towarowego, o którym ty mówisz, że on czuje się poszkodowany. Bo ktoś, kto sprzedał zboże w październiku po 800 zł, czyli zrobił najlepiej jak mógł. Osiągnął moment maksymalnych cen. Najpierw je przygotował do sprzedaży i zdecydował się sprzedać, nie czekając na to, aż coś będzie albo nie będzie. I w momencie, gdy teraz ktoś, kto sprzedał, Styczeń, luty marzec otrzyma 200 zł do ceny 700 ma 900, tak? Czyli jest o 100 zł doszy. Ktoś, kto sprzeda jeszcze później, dostanie 300, więc tak naprawdę swoją pszenicę sprzeda za 1000 zł i będzie od tego rolnika o 200 zł lepszy. A w czym ten człowiek jest, przepraszam, lepszy w swoich decyzjach? Braku przewidywania tego, co się dzieje na rynku? No, tak, te, i to rolnicy rzeczywiście podkreślają, że to jest nierówność społeczna. I to tak naprawdę z punktu widzenia działania prawa rynkowego wręcz niegodziwość. I być może dlatego z jednej strony te wnioski w Związku Producentów Zbóż, ale z drugiej strony też wątpliwości rządu, bo ja sam bym się zastanawiał, czy, czy to jest tak naprawdę sprawiedliwy system. Bo z systemem jednak można wszystko powiedzieć, ale system powinien być sprawiedliwy. I to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Jak powiedziałem, to wyrównują te dopłaty, oczywiście, tą tragedię, która dzieje się w budżetach rolników. Tutaj nie ma dwóch zdań. Jest bardzo źle w budżetach rolników i o tym wiemy. I tutaj absolutnie tego nie, tematu nie podważamy. One w jakiś sposób wyrównują. Ja, ja muszę też powiedzieć, że trochę żartując lub nie, pamiętam takie zdarzenie ze swojej historii, jak byłem kiedyś na skupie i w takim jakimś niewielkim GES-ie byłem. Patrzyłem, jak przyjeżdża mój znajomy prezes ze swoją kukurydzą, a że ubrany był jak traktorzysta, no bo traktorem przywiózł tą kukurydzę. I słuchajcie, to była mokra kukurydza, wysypuje ją na kosz. A magazynier w tym Giesie rąbie go, słuchajcie, jak chudego burka. Co tyś mi za gnój przywiózł, to ledwie z przyczepy spada, to jeszcze szuflować będę musiał, żeby to zgarnąć. Ten taki kurczy się coraz bardziej, nie? I tak patrzymy po sobie, bo on. Ja wiem, kim on jest, ten magazynier nie wie, a on taki niepewny, bo nienauczony walki też w taki sposób, jak, jak został zaatakowany. I, i odpowiada. To teraz pytanie, czy ja będę musiał dopłacić? A ten siedzę na niego, coś tam zostanie. No i, i właśnie słuchajcie, no tak to też bywa rzeczywiście w życiu. No miejmy nadzieję, że już zupełnie nie żartując, że jeżeli te dopłaty będą, to coś tam w kieszeniach rolników w tych budżetach zostanie, bo to jest niezmiernie istotne. No ale też jeszcze jedna rzecz. Bo trzeba przewidywać, co może się wydarzyć, gdyby te dopłaty zaistniały. Bo rynek teraz, jeszcze przed chwilą, to był taki drzemiący smok. Tak naprawdę nie wiadomo, co się zdarzy, jak się ten rynek obudzi. No ale jeżeli smok się budzi, zwykle co robi? Pożera, tak? Baranki niewiniątka i, i tak dalej, albo zionie ogniem. Ja obawiam się jednego, że dopłaty to jest też takie pojawiające się w momencie, kiedy jest rynek wyraźnie dużych zasobów zbóż, to jest środowisko takie trochę też kryminogenne. Bo wyobraźmy sobie następującą sytuację. Przetwórcy bardzo szybko się znowu zasypią i znowu będą, nie będą chcieli kupować na już. Dopłaty będą hamowane, będą obliczone na odpowiedni okres sprzedaży. W tej chwili mamy o koniec maja, może przedłużą, jak w poprzednim sezonie, ale z drugiej strony, jeżeli nie będzie możliwości sprzedaży, to chcąc otrzymać tą dopłatę, trzeba będzie jednak na siłę sprzedawać. Handlowcy, okej, okay, nie mają zasypanych magazynów, tylko nie kupują nadmiernych ilości, bo raz boją się stracić. Dwa, boją się, że nie będą mieli gdzie sprzedać. Prosty, normalny deal: no to co? No to wiesz, ja bym kupił od ciebie tą pszenicę. Bo mam gdzie wsypać i wystawisz ci fakturę RRK albo ty mi wystawisz fakturę tyle że no wiesz no to będzie kosztować i tak naprawdę ile są warte dopłaty to dowiemy się za chwilę W zeszłym roku były dokładnie zero warte bo rolnicy te pierwsze dopłaty bo rolnicy otrzymali tyle co stracili czekając na nie no, no bo tak tak z patrynek to jest jedno, ale pamiętasz też, też takie przypadki, tam nam zgłaszają do redakcji, kiedy rolnicy mówili, że po ogłoszeniu dopłat ceny spadły na krajowym rynku, a handlowcy tłumaczyli: No tak, prawdzie cena spadła, ale dostać dopłaty, więc to się wyrówna. tak? Czyli też no, nie, nie taki był efekt, bo te dopłaty miały wyrównać spadek ceny wcześniejszy do poziomu, który był, a nie jeszcze e, kolejne e, zaniżenie ceny. Tak więc tutaj no, różne sytuacje m, miały miejsce w związku z dopłatami. Tak, i zwróćmy jeszcze na jeden fakt. No, rynek, rynek surowców do produkcji rolniczej zaczął się regulować zgodnie z tendencją wartości zbóż na giełdach. Ta tendencja idzie, idzie, postępuje. Słyszymy o dużych obniżkach cen nawozów, kolejnych i kolejnych. I w pewnym momencie dojdzie do pewnej równowagi, że produkcja będzie kosztować i będzie wartościowana, jeżeli chodzi o przychód, w relacjach, które, które dadzą się utrzymać na gospodarstwie. Natomiast pojawienie się dodatkowych pieniędzy, takich sztucznych, takiego turbu do ładowania, zaraz natychmiast spowoduje to, że znowu rynki środków do produkcji mogą zahamować spadki. Oby nie doprowadziło to znowu w pewnym rykoszetem do jakichś dramatycznych wzrostów cen nawozów, bo tego znowu nie ogarniemy i znowu za rok będziemy e, szukać e, rozwiązań e, latając staczkami obornika po, po, po miastach. No by tak nie było, byśmy nie musieli, rolnicy nie musieli blokować dróg i cały czas mamy nadzieję, chociaż przyznam szczerze, że ona chyba trochę topnieje wraz z dni i tygodni, na jakieś takie konsensusowe rozwiązanie tych problemów. Wiadomo, że przy różnego rodzaju kompromisach zawsze potrzeba jest zgody dwóch stron i lekkich ustępstw. Ale póki co, chociaż trochę m, te protesty zmniejszyły zasięg, pewnie także z uwagi na intensywne prace polowe, to patrząc tak, realnie mówiliśmy o tym już dzień temu, Juliuszu, że wielkich postępów w realizacji rolniczych trzech flagowych postulatów no, nie widzimy. To, co rolnicy chcą wywalczyć, to a, a gotowość ze strony Komisji Europejskiej, rządu do ustępstw, to są cały czas dwie różne rzeczy. W ten sposób dobrnęliśmy do końca tego podcastu. Ślicznie Tobie, Julek, dziękuję za kolejną garaź niezwykle cennych, ważnych informacji rynkowych, nie tylko ze stołu, ale i z pod stołu, z podlady. I Państwu teraz zachęcam, żeby ten serwis spod lady, który Juliusz, Redaguje co tydzień także regularnie czytać, bo tam naprawdę jest bardzo wiele takich ciekawych informacji, smaczków, jak to się mówi, dla tych, którzy chcą być na bieżąco na rynkach gorąco to polecam podobnie jak wszystkie informacje rynkowe, które są na portalu topagrar.pl i także na łamach Topagrar Polska. A zatem my się z Państwem żegnamy dzisiaj także gorąco, bo temperatura za oknem nam mocno wzrosła, i wiosna już chyba pełną parą. Do nas przyszła, aczkolwiek y, widziałem w alertach y, pogodowych, że jakieś przymrozki także na horyzoncie w więc trzeba się mieć na baczności. Ale póki co, żegnamy Państwa ciepło i gorąco. Bartłomiej, czekała. I Julius Urban. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Czekała na Urbana, czyli rynkowy last minute.